Początek meczu pomiędzy Krzo 1929 i Sokołem Sieniawą nie zapowiadał blamażu, który miał miejsce w sobotnie popołudnie przy ulicy Świętokrzyskiej. Ostrowczanie w pierwszych 10 minutach stworzyli sobie dwie dobre okazje, ale ich nie wykorzystali. Niewykorzystane sytuacje mszczą się, myśmy pozbierali się po tych 10 minutach gry, stworzyliśmy dwie sytuacje, z czego wpadła jedna bramka, troszeczkę to dało jakby nadziei i otuchy piłkarzom, że możemy walczyć dalej o utrzymanie, bo poprzednie mecze mimo też dobrej gry z naszej strony nie obfitywały w skuteczność. Dzisiaj ta skuteczność była po stronie Sieniawy i dzięki temu chłopcy zasłużyli chyba na te 3 punkty. Następnie do głosu doszli zawodnicy Sokoła. Najwięcej problemów w fatalnie dysponowanej defensywie pomarańczowo-czarnych sprawił Dominik Pisarek. Napastnik z dziecinną łatwością ogrywał obrońców Krzo 1929. To on w 12 minucie otworzył wynik spotkania, a w 35 podwyższył prowadzenie Sokoła. Zawodnicy z Sieniawy poszli za ciosem i jeszcze przed przerwą zdobyli 3. bramkę. Na listę strzelców wpisał się Szymon Feret. Mamy tutaj ogromny problem jakby z wyzwoleniem tej takiej zwycięskiej mentalności z zespołami, które raz, że walczą o życie, są z dołu tabeli, bo wystarczy to przeanalizować i wszyscy doskonale już będziemy wiedzieć, z jakimi zespołami tracimy punkty, a z jakimi zespołami tak naprawdę jesteśmy w stanie podjąć taką wyrównaną walkę, podjąć rywalizację i często tak naprawdę nawet wygrywać. W przerwie szkoleniowiec Ostrowczan Rafał Wójcik dokonał aż 4 zmian, ale na niewiele się to zdało. Kibice pomarańczowo-czarnych honorowego trafienia doczekali się w 84 minucie. Rozmiary porażki zmniejszył Mateusz Szela. Nam tylko wypada po takim meczu po prostu przeprosić kibiców, posypać głowy popiołem, wziąć się do roboty, takiej naprawdę ciężkiej, ale to nie jest, proszę mi wierzyć, że to nie jest tylko taka praca fizyczna zwykła, bo ja tych zawodników widzę na co dzień, ja jakby monitorujemy treningi i wiem, jak to wygląda. Czasem po prostu coś kompletnie nie wychodzi. Mimo porażki z drużyną walczącą o utrzymanie, w dodatku po słabej grze, Rafał Wójcik z optymizmem patrzy na najbliższe starcie z liderem tabeli grupy 4. i 3. ligi, Siarką Tarnobrzeg. Zespół się na pewno tutaj pozbiera, ale jestem pewien, że na pewno zagramy lepiej, nie tylko tak jak to było ostatnio 10 czy 15 minut. Mecz na stadionie przy ulicy Świętokrzyskiej rozpocznie się o godzinie 16 w środę 13 kwietnia.